i ruszyły. Na ostatniej pozycji Teolidas, reszta mocno, mocno zgrupowana i na czoło stawki wysuwa się In Extremo. Na drugiej pozycji jest Fahan, Wierzbin, Prabus, poprawia Dorma. In Extremo prowadzi, na drugiej pozycji Wierzbin, na trzeciej jest Fahan, na czwartej Prabus, na piątej Pirat, na szóstej Edorma. Taka czołówka jest w tej chwili. Dalej Esponna za Edormą. In Extremo, Wierzbin, Esfahan. Na ostatniej pozycji Tolidast. Nadal na czele In Extremo, Wierzbin, Esfahan. Blisko tam jest Prabus, Pirat, Edorma, Esponna. Na przedostatniej pozycji Darduni, na ostatniej Tolidast. 1200 metrów do celownika, In Extremo, Wierzbin, po zewnętrznej Prabus, przy bandzie Esfahan, tuż przy nim Pirat, Esponna, Edorma, Darduni i Tolidast. 900 metrów do celownika, In Extremo, Esfahan, Wierzbin, Prabus, czyli czołówka bez zmian. Na 800 metrów przed celownikiem In Extremo, nadal na czele Wierzbin, Esfahan, Pirat poprawił na trzecią, czwartą pozycję, Esponna, Edorma, Darduni i na ostatnim miejscu Tolidast. I za chwilę wyjście na prostą i finish, 500 metrów do celownika In Extremo. Przy bandzie Esfahan, bardzo dobrze, Esfahan jest na czele, In Extremo na drugiej pozycji. Finiszuje Wierzbin, finiszuje Esponna, Esfahan na czele i na drugiej pozycji In Extremo. Esfahan, In Extremo, na razie ta para Esponna w środku między Esfahanem a In Extremo. In Extremo na czele, In Extremo, Esfahan. In Extremo, Esfahan, Esponna, In Extremo bardzo dobrze galopuje i wygra ten wyścig In Extremo, a na drugiej pozycji Esfahan, Pirat, Esponna, Wierzbin, Edorma, Darduni, Tolidast i Prabus.